W dzisiejszym filmie będziemy zgłębiać głęboką wizję, którą podzielił się Viganò. Stoję przed Wami z przesłaniem, wizją udzieloną mi przez Pana, ostrzeżeniem dla Ameryki, aby żałowała swoich grzechów i zwróciła się ku świętości lub stanęła przed sądem Bożym. Jednakże wierzę, że jej znaczenie wskazuje na zbliżony czas. W filmie był jasny dzień z parkiem pełnym ludzi o różnych stylach życia, pochłoniętych codziennymi zajęciami. Nagle moja uwaga została przyciągnięta ku niebu, gdzie zobaczyłem niepokojące zjawisko. Chmury wirujące i gęstniejące szybko, ciemniejące groźnie, niektóre nawet przybierając odcień szarawy. Pomimo zbliżającego się niebezpieczeństwa, ludzie wokół mnie wydawali się być nieświadomi, pochłonięci swoimi ziemskimi sprawami. Wtedy spojrzałem w górę, moja uwaga skupiona na niebie. Ku mojemu zdumieniu zobaczyłem długie, ciemnoszare cylindry opadające z chmur, nieodłączne duże bomby. W jednej chwili, napełniony mocą Boga, znalazłem się pośród chmur, kilka metrów od jednej z tych spadających bomb. Było to widzenie nakazane przez Ducha Świętego, ujawniające zbliżające się niebezpieczeństwo. Te bomby były zrzucane z chmur, tak daleko jak oko sięgało, zapowiadając katastroficzne wydarzenie. Jednakże tak szybko jak wzniosłem się, zostałem z powrotem przywrócony na ziemię, obok innych kapłanów. Jeśli spodobało Ci się to widzenie i chcesz więcej treści dotyczących tematów duchowych i boskich przesłań, nie zapomnij zapisać się na kanał, zostawić swój komentarz, dzieląc się swoimi refleksjami i doświadczeniami oraz nie zapomnij zostawić swojego like, aby pomóc nam dotrzeć do większej liczby osób z tymi ważnymi przesłaniami. Razem możemy rozpowszechnić słowo i przygotować drogę do bardziej sprawiedliwego i harmonijnego świata. Natychmiast przekazałem im niebezpieczeństwo, wyjaśniając naturę spadających bomb. Nagle wybuchł chaos z gruzami budynków i struktur sypiącymi się na nas. Panika ogarnęła ludność, która desperacko próbowała uciec przed zniszczeniem, jakie zstępowało z góry. W moim strachu instynktownie szukałem schronienia, ale Duch Święty przerwał mi to, zatrzymując mnie gwałtownie i przekazując solenną wiadomość głęboko w moim wnętrzu. Głos wezwał mnie do przekazania innym kapłanom istotnej wiadomości. Jeśli istnieją grzechy trwające w ich życiach, należy szukać natychmiastowego pokuty. Kierunek Ducha Świętego napełnił mnie przytłaczającym poczuciem pokoju i czecji, rozwiewając cały strach przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wiedziałem, bez cienia wątpliwości, że Bóg był ze mną w tym widzeniu. Wróciwszy do kapłanów, podzieliłem się pilnym wezwaniem do pokuty przekazanym przez Ducha Świętego. Podczas przekazywania wiadomości nagle obudziłem się z widzenia, ale jego znaczenie nadal tkwiło. Stało się dla mnie jasne, że to widzenie służyło jako solenne ostrzeżenie nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich osób, aby się odwróciły od grzechu, ponieważ niepewność jutra podkreśla pilność pokuty. Śmierć przychodzi bez ostrzeżenia i bezstronnie, oszczędzając nikogo na podstawie prestiżu czy pozycji. Ponadto widzenie przekazało głęboką prawdę. Ci, którzy szczerze się nawrócili i prowadzą życie oparte na Chrystusie Jezusie, nie muszą obawiać się, ponieważ opieka i zaopatrzenie Boga są zagwarantowane nawet w najbardziej gwałtownych burzach. Ta gwarancja jest potwierdzona w Mateusza 24:7-11, gdzie Chrystus ostrzega przed trudnymi czasami, ale zapewnia swoim wyznawcom niezachwianą obecność i ochronę. Dlatego odpowiedzmy na wezwanie do pokuty, przyjmując życie święte i oddane Chrystusowi, ponieważ tylko w Nim znajdujemy prawdziwe schronienie i bezpieczeństwo, niezależnie od prób, które nas mogą otaczać. W Pismach Świętych przewiduje się pojawienie się fałszywych proroków. Wyjdą, by zwieść wielu. Dlatego, jak nakazał Piotr, pokuta i chrzest w imię Jezusa Chrystusa są niezbędne do przebaczenia grzechów i otrzymania Ducha Świętego. Niech Bóg błogosławi obficie każdego z Was w Chrystusie Jezusie, naszym Panu i Zbawicielu.
Teraz pozwólcie, że podzielę się z wami głębokim doświadczeniem innej wizji, innej osoby, która rozwijała się w dwóch odrębnych częściach, z każdą mającą znaczenie symboliczne. W pierwszej części znalazłem się w granicach wykwintnej posiadłości, gdzie mój starszy brat był znany mieszkańcom. Wydawało się, że naszym zadaniem było przeprowadzenie prac porządkowych z pewnym pomieszczeniem wymagającym szczególnej uwagi. W trakcie uroczystości polecono mi odzyskać osobliwy kostium, przede wszystkim kostium kurczaka. Z poczuciem humoru założyłem nakrycie głowy i przystąpiłem do mojego zadania. Wróciwszy do głównego budynku, spotkałem dwóch osób, których przelotne komentarze ledwo zarejestrowałem w mojej świadomości. Pomimo lekkiego niepokoju, zignorowałem ich słowa i kontynuowałem moją drogę. Wewnątrz domu Rottweiler, chociaż nie wrogi, skłonił mnie do wyjścia na światło dzienne. Jednakże, przekraczając próg, miała miejsce złowroga zmiana. Niebo pociemniało, a charakterystyczne pierścienie dymu sygnalizowały zstąpienie asteroidy. Panika ogarnęła mnie, gdy widziałem płonące uderzenie i zniszczenie sypiące się z góry. Budynki rozpadały się na moich oczach, a w desperackiej próbie bezpieczeństwa uciekłem, świadkiem zniszczenia. Rozwijając się wokół mnie, biegłem frenetycznie. Serce waliło mi ze strachu, bo wydawało się, że nie ma ucieczki od nadchodzącej katastrofy. Niebo płonęło, z kulami ognia spadającymi w kierunku ziemi, pozostawiając za sobą szlak zniszczenia. Dym wznosił się groźnie, przysłaniając wcześniej jasne niebo, a płomienie ocierały się o krawędzie mojego widzenia, rzucając złowrogi blask na wszystko. W tym momencie chaosu niepewność ściskała moją duszę, pozostawiając mnie sparaliżowanego przez niezdecydowanie. Czy powinienem zostać i stawić czoło nieuchronnemu, czy kontynuować ucieczkę, w nadziei przeciwko wszelkim nadziejom na jakieś ulotne schronienie? Walcząc z tą wewnętrzną burzą, poczułem przerażenie, które mnie zalało, dusząc mnie swoim bezlitosnym naciskiem. Każda minuta, która mijała, wydawała się wiecznością. Ogłuszający huk zniszczenia odbijał się w moich uszach. Czułem ciepło płomieni, które lizały moje pięty, ponaglając mnie do biegu jeszcze szybciej, aby uciec przed nadciągającą katastrofą, która coraz bardziej zbliżała się. I nagle, tak nagłym, jak się zaczęło, się skończyło. Obudziłem się z trzepotaniem, dysząc, gdy ślady wizji zniknęły z głębi mojego umysłu. Odczułem ulgę, która ogarnęła mnie falą, pozostawiając mnie drżącego z przekonaniem, że to wszystko było tylko koszmarem. Ale nawet gdy tam byłem, bezpieczny w komforcie mojego własnego łóżka, nie mogłem rozproszyć uczucia złowrogiego przeczucia, które unosiło się w powietrzu. To było, jakby widzenie było zapowiedzią czegoś znacznie większego, ostrzeżeniem o wyzwaniach i uciskach. W dniach, które nadeszły, byłam nawiedzana przez pamięć tamtej przeznaczonej nocy, niezdolna do pozbycia się przekonania, że miała ona głębsze znaczenie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to widzenie było czymś więcej niż tylko produktem mojej wyobraźni. Było to przesłanie z siły wyższej, wezwanie do działania w obliczu przeciwności. Z nowym poczuciem celu obiecałem sobie nauczyć się lekcji tamtego widzenia, stawić czoła z odwagą i determinacją wszelkim próbom, wiedząc, że nie jestem sam w moich walkach. W końcu to nowe poczucie wiary i odporności było tym, co mnie podtrzymywało w najbardziej mrocznych dniach, prowadząc mnie ku jaśniejszej przyszłości. I chociaż droga przed nami może być pełna niebezpieczeństw, wiem, że z wiarą jako moim kompasem nigdy nie zgubię drogi. Jeśli utożsamiasz się z tą historią i chcesz więcej inspirujących treści takich jak ta, nie zapomnij zapisać się na kanał, aby otrzymywać regularne aktualizacje. Podziel się również swoim własnym doświadczeniem w komentarzach poniżej i zostaw swój like, jeśli ta wiadomość w jakiś sposób dotknęła twoje serce. Razem możemy znaleźć siłę i inspirację, aby stawić czoła wyzwaniom życia.